Witam Państwa w poniedziałkowym programie sportowym Telewizji Pomorskiej. Dzisiaj moim gościem w studio jest pan Piotr Należyty, prezes zarządu klubu siatkarzy Lotosu Trefla Gdańsk. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Kiedy wysyłałem do klubu zaproszenie do tego studia sportowego, miałem nadzieję, że będziemy rozmawiać o czwartym z rzędu zwycięstwie gdańskich siatkarzy. No niestety nie udało się, porażka 1-3 w meczu z Indyk Polem AZS Olsztyn. No wszyscy mieliśmy takie nadzieje, no ale to jest niestety sport, no nie zawsze się wygrywa, fajna pasta, 3 zwycięstw rzędu po 3-0. Olsztynianie bardzo wysoko postawili poprzeczkę, zagrali naprawdę dobry mecz, myślę, my też nie zagraliśmy złego spotkania, minimalnie okazali się lepsi. Trudno, no mamy kolejne mecze przed sobą, szkoda, że nie udało się 4 zwycięstwa z rzędu zanotować, ale tak jak mówiłem, no zagrali naprawdę fajne spotkanie, byli minimalnie lepsi, no i należą im się gratulacje, a my spokojnie nie załamujemy rąk, mamy kolejne spotkania przed sobą i gramy dalej. No właśnie, szkoda tym bardziej, że w meczu w Olsztynie gdańszczanie wygrali 3-0. Tutaj również no takie niuanse, takie końcówki zadecydowały o tym, że nie udało się wygrać w drugim, trzecim i czwartym secie. Te różnice były zaledwie dwupunktowe. No zgadza się, no mecz w Olsztynie był dosyć specyficzny, tam wyszliśmy naprawdę dosyć fajnie, weszliśmy bardzo dobrze w mecz i od razu zanotowaliśmy mocną przewagę i po prostu żeśmy dosyć pewnie wygrali, tak? Tutaj w tym spotkaniu był tak naprawdę cios za cios. Minimalnie lepsi w tych decydujących momentach okazali się olsztynianie. No nam troszeczkę zabrakło, tak? Niektórych elementów, troszkę niektórzy zawodnicy też nie mieli dnia, zagrali na poziomie takim zadowalającym, ale nie na bardzo dobrym, na jakim potrafią. No i te detale zdecydowały, tak? W związku z czym na pewno szkoda, liczyliśmy tutaj na zwycięstwo, no ale tak jak mówię, no nie można mieć żadnych pretensji. To jest sport, przegraliśmy po walce, po wyrównanym spotkaniu. No i niestety, no, tak to bywa. Ogólnie ten rok zaczął się bardzo dobrze dla Lotosu Trefla. Trzy zwycięstwa bez straty seta, w tym dwa rewanże za mecze pierwszych rund, czyli jakby pokonanie zespołów, z którymi w tamtej rundzie przegraliśmy. Taka no, trochę nieoczekiwana odmiana w postawie zawodników, bo ten koniec poprzedniego roku był słaby. No wielokrotnie podkreślaliśmy, że doszliśmy do jakiegoś takiego momentu, gdzie no było ciężko, mieliśmy parę tych porażek, żeśmy dosyć mocno w tej przerwie świątecznej analizowali różne możliwości i pracowali nad zmianą tego wszystkiego. Doszliśmy do pewnych wniosków, tu też jakby uprzedzając pytania, bo różne się pojawiały, nie były to wnioski związane z jakimiś problemami personalnymi czy zmianami w składzie, tylko między innymi z kwestiami też mentalnymi, z kwestiami takiej współpracy zespołu. No i dosyć mocno nad tym pracowaliśmy. Byliśmy w tej przerwie i tak jak już podkreślałem wielokrotnie, no, byliśmy przekonani, że to da efekty. Cieszymy się, że dało te pierwsze, bo rzeczywiście zespół fajnie rozpoczął ten nowy rok, 3 zwycięstwa i liczymy na kolejne. Tak? Mamy bardzo fajny zespół, świetnych zawodników, bardzo dobrego trenera, więc po prostu wierzymy, że cele postawione przed nimi zostaną zrealizowane w tym sezonie. No i dalej dopingujemy naszych chłopaków. Też chyba wszyscy mamy nadzieję, że ta forma zostanie w końcu ustabilizowana. Na początku sezonu te mecze się układały w taką bardzo dziwną zależność, że na początku były zwycięstwa, potem przeplatane porażkami, potem przyszła ta słabsza seria, ale wtedy na początku sezonu można było to tłumaczyć jeszcze tym, że skład jest nowy, skład się zgrywa. No zgadza się. Myślę, że jeden taki element budujący jest progres w tym momencie, tak? To jest, jeśli chodzi o zeszły sezon, przede wszystkim zdarzały nam się w każdym meczu takie sety przestoje, tak? Gdzie przeciwnik odskakiwał, spuszczaliśmy głowę i dostawaliśmy dosyć duży, nazwijmy to brzydko, łomot, tak? Ale gdzieś były do 15, do 16 porażki. Też tak było, że jeżeli zespół wygrał na przykład pierwszego seta, później przegrywał drugiego, tracił troszeczkę wiarę w siebie i nie walczył, tak? Bo na przykład z Zaksą, tak?
tak? Mecz z Olsztynem pokazał zupełnie co innego, gdzie było zupełnie odwrotnie. Tego pierwszego seta przegraliśmy i później w każdym kolejnym secie ta walka była cały czas wyrównana punkt za punkt i decydowały niuanse, z czego jeden z setów wygraliśmy. W związku z czym to naprawdę buduje i z tego się cieszymy, że, no, że nie ma czegoś takiego, tak? Więc tutaj jesteśmy może spokojni, a przede wszystkim wierzymy w to, że w kolejnych meczach zespół fajnie się zaprezentuje i będzie gromadził punkty, tak? Bo naprawdę na to ich stać. O tej porażce nie ma się co rozwodzić za dużo nad przegraną z Olsztynem, ponieważ w środę już kolejny mecz, też szansa na rewanż za mecz w pierwszej rundzie. Pamiętam, że widziałem pana prezesa po tym meczu z Czarnymi. Był pan bardzo zły na drużynę. Znaczy, to byłem bardzo zdenerwowany, myślę, drużyna podobnie, tak, że nie udało nam się zdobyć punktów. Chociaż akurat mecz z Czarnymi jeszcze nie byłem tak strasznie zły, jak chociażby po meczu z Częstochową u siebie, tak. Mecz z Czarnymi był takim meczem walki, który też przegraliśmy gdzieś w detalach. Zdobyliśmy punkt, no liczyliśmy na 3, więc było rozczarowanie, tak. Teraz jedziemy wygrać tutaj do Radomia. Na pewno będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Tam się gra bardzo trudno w Radomiu. Ale tak jak podkreślałem, no nasz zespół jest zdecydowanie personalnie, patrząc na każdego z zawodników, lepszy od zespołu z Radomia. No jestem przekonany, że podejmie walkę i wywieziemy punkty stamtąd, myślę, że 3 i patrzymy optymistycznie do przodu. No właśnie, tym bardziej, że Beniaminek z Radomia dobrze rozpoczął ten sezon, sprawił kilka niespodzianek, między innymi tą w Ergo Arenie. Natomiast teraz wyniki tego zespołu są nieco słabsze. No już trochę tak, troszkę już osiągają gorsze wyniki, ale tu nie można też jakby za wcześnie mówić, że oni spasowali, tak? Bo to jest na pewno ciekawy zespół, potrafiący grać. Ale tak jak wielokrotnie podkreślaliśmy, to tak naprawdę sezon ocenia się na koniec i po playoffach, tak? Tu się jak zaczynają się playoffy, wszystko zaczyna się od początku, w związku z czym zespoły takie jak Radom, takie jak Olsztyn, które na początku rzeczywiście były bardzo wysoko w tabeli, dalej są wysoko, ale to już nie jest pierwsze, drugie miejsce, tylko już gdzieś ta druga część czy końcówka pierwszej części. Tak więc tu się wszystko zaczyna od nowa. My jedziemy do Radomia, tak jak mówię, po zwycięstwo. Jestem przekonany, że nasz zespół zagra tam naprawdę fajne spotkanie. No i po prostu wygramy ten mecz i będziemy mieli kolejne ważne punkty w naszym dorobku. No właśnie, tym bardziej, że te punkty są bardzo ważne, ponieważ następnie przyjdzie seria spotkań z tymi najlepszymi drużynami w naszej lidze. W sobotę w hali stulecia Lotos Trefl podejmuje Asseco Resowie, mistrza Polski. Resowie, która była ostatnio w świetnej formie aż do wczoraj. No aż do wczoraj, no. Tak, ta liga tak naprawdę nasza jest bardzo wyrównana. Są te zespoły oczywiście, które są teoretycznie silniejsze, ale tak naprawdę z nimi tak samo można te punkty gromadzić. No w zeszłym sezonie żeśmy wygrali na wyjeździe z Zaksą, Asseco Resowia wczoraj przegrała w Warszawie i tak naprawdę my tak samo chcemy tutaj wyjść i zagrać fajny mecz. No jak zagramy fajny mecz na naszym poziomie, takim jak potrafimy, to też te punkty z tymi zespołami zdobędziemy. Tak więc no myślę, że będzie warto te spotkania oglądać, warto dopingować nasz zespół, bo nie zamierzamy przegrywać tych meczów. No i po prostu myślę, że będzie jeszcze interesująco. Sądzę, że z tymi zespołami z czołówki Lotos Trefl jeszcze spotka się w fazie playoff. Sądzę, że to absolutne minimum, jeśli chodzi o cele na ten sezon. No tak, oczywiście, że tak. No ja też jestem przekonany, że jeszcze z tymi zespołami się spotkamy w fazie play-off. Tak jak mówiliśmy od początku sezonu, tak, celem naszego zespołu jest po fazie play-off zajęcie miejsca 6-7. Takie 6 to jest optymalne, 7 to jest takie zadowalające. No 8 to jest zupełne minimum, aczkolwiek to już jest takie naprawdę minimum minimów. Tak więc no w fazie play-off jeszcze mam nadzieję, że będą nas czekały ciekawe spotkania. No i zobaczymy, jak ona się ułoży. Tam się wszystko zaczyna od początku. A kto pańskim zdaniem będzie się w tym sezonie bił o Mistrzostwo Polski? Czy panujący mistrz Polski, czy może zdetronizowany ostatnio skrabeł chatów, która no jak na razie otwiera tą ligową tabelę?
No myślę, że pomiędzy tymi dwoma zespołami rozegra się rywalizacja o mistrzostwo. Asseco i Skra mają naprawdę mocne zespoły, wyróżniają się, są w tym momencie na dwóch pierwszych miejscach. Do tej pory Asseco było liderem, tak, do wczoraj. Tak więc na pewno będzie to interesujące zmaganie i według mnie finał Resovia ze Skrą tak będzie wyglądał. Będzie wyglądała para finałowa. Chciałem się jeszcze spytać, co pan sądzi o zamknięciu tej ligi, ponieważ są różne głosy. Z jednej strony, że przez to możliwe, że poziom rozgrywek spada, z drugiej strony, że dzięki temu zespoły mogą ogrywać młodszych zawodników, wprowadzać tych najzdolniejszych siatkarzy, którzy nie mają wtedy aż tak dużej presji na sobie. Znaczy, według mnie jest to dobry kierunek, ponieważ dysproporcje między plus ligą a pierwszą ligą są dosyć duże i to zarówno z punktu widzenia sportowego, jak i organizacyjnego. W związku z czym tak naprawdę każdy z zespołów pierwszoligowych ma szansę dostać się do tej plus ligi, czego przykładem jest ten sezon, gdzie powiększono tą plus ligę o dwa zespoły z Radomia i z Bielska po spełnieniu odpowiednich wymagań. Tak? Podobnie jest z zespołem ostatnim, który zajmuje ostatnie miejsce w plus lidze, bo on też podlega weryfikacji, czy dalej może kontynuować grę z punktu widzenia sportowego, no i oczywiście organizacyjno-finansowego. W związku z czym myślę, że te dysproporcje są na tyle duże, że sam poziom sportowy, no to za mało. To za mało. Plus Liga jednak jest jedną z czołowych lig Europy, nawet świata, w związku z czym pewne wymagania trzeba spełnić, żeby w niej grać i moim zdaniem dobrze, że jest zamknięta. Zresztą tym kierunkiem będzie podążała Orlen Liga, która też nie wiem, czy już jest decyzja, że już jest zamknięta, czy ma być zamknięta. W każdym razie takie są plany, żeby ją również zamknąć. I tutaj uważam, że absolutnie nie ma wpływu na obniżenie poziomu rozgrywek, bo wszystkie kluby walczą o konkretne cele i wręcz myślę, że ta liga no, jest coraz silniejsza. Chciałem się spytać, jak pan ocenia jakby udział tych naszych mistrzów młodej ligi z poprzedniego sezonu w tym sezonie w pierwszym składzie Lotosu Trefla. Czy oni grają odpowiednią ilość minut, czy może dostają ich zbyt mało? Na przykład, chociażby mówiąc o tym ostatnim spotkaniu, bardzo dobrą zmianę dał Sławek Stolz, zdobył 9 punktów i pokazał się z bardzo dobrej strony. No, jeśli chodzi o naszych zawodników z młodej ligi, na pewno liczyliśmy i planowaliśmy, że będą grali trochę więcej. No, sytuacja nasza w tabeli, nasze pierwsze spotkania pokrzyżowała trochę plany, przez co grali troszeczkę mniej. Na pewno jest tak, że poczynili kolejne kroki i fajne postępy i na nich w przyszłości, już mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, będziemy mocno liczyli i że będą grali więcej. Właśnie Sławomir Stolz, na którego bardzo liczyliśmy, on bardzo fajnie wygląda na treningach i krok po kroku staramy się go wprowadzać do tego pierwszego zespołu. Trener stara się go wprowadzać i mecz teraz ostatni pokazał, że on już zaczyna być gotowy, żeby grać. Tak więc bardzo liczymy, że no on wkrótce będzie tutaj jednym z naszych zawodników szóstkowych. Podobnie jeśli chodzi o naszego rozgrywającego, który Przemek Stępień, który też bardzo fajnie pokazuje się w meczach, wiele spotkań już grał i naprawdę robią postęp obaj ci zawodnicy. Mamy też zawodników, którzy w tym momencie są w młodej lidze, którzy też naciskają, bo i Bartek Piotruczuk, i Sławomir Zemlik też to są fajni zawodnicy, którzy mam nadzieję, że w przyszłości będą stanowili o sile naszego zespołu. Są też inni, jest atakujący Schulz, który gra w Siedlcach i który też liczymy, że w przyszłości trafi ponownie do nas, do klubu. Tak więc jakby jeszcze powymieniać kilku tych zawodników, to progres, jaki robią na przestrzeni ostatnich miesięcy, jest naprawdę duży i no, liczymy, że będzie kontynuowany. Tak więc będziemy jeszcze z nich mieli pociechę. Tym bardziej, że za nimi idą kolejni zawodnicy. Również rozgrywki młodej ligi zostały zreorganizowane. Ta faza play-off, nazwijmy ją fazą play-off, została tak jakby zredukowana do minimum. Chłopakom może być ciężko powtórzyć ten sukces z zeszłego roku, chociaż na dzień dzisiejszy zajmują trzecie miejsce w tabeli. No tak, tak. Na pewno jest też, uważam, bardzo dobry wynik. No, trudno jest powtórzyć sukces, jeżeli tak naprawdę czterech, pięciu zawodników z tego zespołu zostało
wyciągniętych, ponieważ czwórka trafiła do pierwszego zespołu. Mateusz Urbanowicz przeniósł się do innego klubu, w związku z czym no i jest to duży sukces, że oni są w trójce. My w tej młodej lidze nie stawiamy na realizację takiego celu sportowego. Liczymy, że ten zespół będzie tam wygrywał, ale najważniejsze, żeby ci chłopcy szkolili się i trafiali do pierwszego zespołu plus ligi. I to powoli nam się udaje, więc z tego na pewno się cieszymy. A to trzecie miejsce uważam za bardzo duży sukces, bo naprawdę zespół został mocno przebudowywany, a to pokazuje tylko, jak duże możliwości drzemią w kolejnych młodych zawodnikach, którzy tylko pukają do tej młodej ligi, a później będą pukali do pierwszego zespołu. Chciałem się jeszcze spytać o hasło promocyjne, jakby przedsezonowe gdańskiej drużyny, kadrowicze w Gdańsku. Jak wiadomo, wielka impreza Mistrzostwa Świata w siatkówce w tym roku również w Gdańsku. Czy rzeczywiście tych kadrowiczów w żółto-czarnych barwach zobaczymy również z orzełkiem na piersi podczas tej wielkiej imprezy? No ja mam nadzieję, że tak. No jest kilku zawodników, którzy o tą kadrę się ocierają. Jeden, który tam zagościł i grał bardzo, bardzo dużo, czyli Kuba Jarosz. Tak więc mam nadzieję, że kilku z nich tam trafi. No i co tu dużo powiedzieć, no są też młodzi zawodnicy, którzy byli w szerokiej kadrze i miejmy nadzieję też będą nią pukali, bardzo fajnie prezentują się też nasi środkowi, więc wierzę, że nie tylko jeden zawodnik będzie w tym pierwszym zespole, a nie tak jak do tej pory, że był tylko jeden, a w szerokiej kadrze było kilku, tylko że jeszcze któryś trafi do pierwszej reprezentacji. Wiadomo już, jakich przeciwników będzie miała reprezentacja Polski. Znamy już pierwszych dwóch. Są to reprezentacje Serbii i Argentyny. Dzisiaj losowanie. Poznamy kolejnych trzech rywali. Mogą być to bardzo różni rywale. Zgadza Wszyscy się. Mówią, oby nie Francja. Jak pan myśli, czy ci rywale, których już znamy, są do pokonania? Sądzę, że tak. A kogo możemy jeszcze wylosować i kogo wolelibyśmy między innymi tej Francji ominąć? Znaczy tak, jeśli rywali, których mamy, oczywiście, że są do pokonania, no my mamy jedną z silniejszych drużyn w Europie, mimo że ostatnie mistrzostwa troszeczkę nam nie wyszły, to mamy naprawdę fajny zespół i po tych zmianach wierzę, że on się odbuduje i będzie kontynuował to, co zrobili poprzednicy, tak, czyli osiągnięcie fajnych wyników. Jeśli chodzi o losowanie, są takie zespoły, tak jak na przykład Francja, których lepiej nie wylosować, ale to jest turniej, w którym jeżeli chcemy coś osiągnąć, to tak naprawdę trzeba ograć każdego, bądź prawie każdego, w związku z czym nie będzie to miało aż takiego dużego znaczenia. No i zobaczymy, no dzisiaj los przydzieli te zespoły i zobaczymy, z kim będziemy grali. Nieważne, kto to będzie, trzeba się przygotowywać, żeby z nimi wygrać i osiągnąć swoje cele na tych mistrzostwach. Trener Lotosu Trefla Gdańsk Radosław Panas współpracował z poprzednim selekcjonerem naszej reprezentacji, Andreą Anastazim. Czy wiadomo już, czy taka współpraca będzie kontynuowana przy obecnym szkoleniowcu? No powiem szczerze, jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. My z trenerem po pierwszych informacjach po wyborze nowego selekcjonera, to też jeszcze było za wcześnie, więc zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak. Trener pana był cały czas blisko reprezentacji, no i chciałby być oczywiście dalej, cały czas podnosić swoje umiejętności, no i mam nadzieję, że będzie to możliwe i z korzyścią dla niego i przede wszystkim dla naszego zespołu i dla reprezentacji Polski. Chciałem się jeszcze spytać, pan jakby wywodzi się, że tak powiem, z piłki nożnej. Pracował pan w Piaście Gliwice, w Wiśle Kraków. Czy łatwo było się jakby zaadoptować w siatkówce, ponieważ no, specyfika obu dyscyplin sportu jest różna. Inny jest też widz, jakby ten target, ponieważ inne osoby siedzą na trybunach. Jak to wyglądało, ta adaptacja? Znaczy ja to wielokrotnie podkreślałem, że tak naprawdę rola, jaką mam tutaj do odegrania, czy jaką miałem do odegrania w klubach typu Wisła, Kraków czy Piast Gliwice, jest de facto podobna, ponieważ no, moją rolą nie jest budowanie taktyki, ustalania elementów sportowych, bo od tego są trenerzy, od tego jest sztab sportowy, tylko kwestia całej organizacji, czyli generalnie zarządzania finansami, marketingu, budowania wartości, co jest tak naprawdę podobne. No jest różnica, ale to tak jak tak naprawdę w
każdym biznesie różnica z punktu widzenia klienta, który przychodzi na te mecze, jak się identyfikuje z klubem i to oczywiście wszystko bierzemy pod uwagę, tak? W związku z czym no, dla mnie nie było żadnego problemu zaadaptowanie się do siatkówki. Jedno co powiem, na pewno bardzo, bardzo fajnie tutaj się pracuje, przede wszystkim jest bardzo zdrowe i dobre podejście właścicieli i firm, z którymi współpracujemy, czyli zarówno miasta Gdańska, zarówno grupy Lotos, grupy Tref i pozostałych sponsorów, którzy doskonale wiedzą, jak budować ten, nazwijmy to, produkt, jak budować klub. Nie oczekują, że z dnia na dzień staniemy się mistrzami Polski, tylko wiedzą, że przede wszystkim musimy budować i rozwijać się na różnych płaszczyznach, zarówno szkolenia młodzieży, pierwszego zespołu, marketingu, organizacji finansów i budowania całego produktu, a nie tylko tak, jak na przykład było w Wiśle Kraków, gdzie oczekiwania były bez budowania jakiegoś takiego back-office'u, czyli zaplecza ponad troszeczkę stan, bo takie są moje obserwacje, porównując to chociażby z Legią Warszawa, która najpierw zbudowała podstawy, później robi wyniki. Tak tu naprawdę mamy bardzo fajne warunki, bardzo mądre oczekiwania. No i to po prostu musi dać efekty i jestem przekonany, że w przeciągu paru miesięcy, paru najbliższych lat będziemy mieli naprawdę mocny zespół w Plus Lidze. Powoli go rozwijamy i sezon po sezonie mam nadzieję, że będzie stawał się coraz mocniejszy. Wydaje mi się, że te działania marketingowe i public relations klubu są widoczne. Widoczne były na początku sezonu na trybunach, kiedy na tych nawet nie tak silnych przeciwników przychodziło mnóstwo kibiców. W pewnym momencie siatkarze jednak mogliby trochę pomóc, bo jak wiadomo, to widownie budują głównie wyniki sportowe. Znaczy oczywiście, że tak. Cieszę się, że te działania były zauważone, aczkolwiek wiemy jeszcze, że mamy dużo do poprawy. Zrobiliśmy na pewno parę kroków do przodu, ale jeszcze mamy też dużo do zrobienia. Na pewno jest tak jak Pan mówi, tak? No, do rolą takiego marketingu jest obudowanie tego, co się dzieje na boisku, więc tutaj no, troszkę te problemy sportowe na pewno nam wpłynęły na obniżenie tego wszystkiego. Rzeczywiście początek był dość zadowalający, no i liczyliśmy, że ten zespół odpali troszeczkę szybciej i wtedy na pewno byśmy mieli te efekty jeszcze bardziej widoczne. Teraz no, mamy troszeczkę ciężej z prostego powodu, no bo gramy na innych halach niż Ergo Arena, w związku z czym cały czas się przenosimy, te hale są dużo mniejsze, niektórzy nawet nie chcą przychodzić na te obiekty, to jakby jasno widać, mimo że no, na ostatnim spotkaniu mieliśmy niewiele poniżej kompletu, a na Ergo mam nadzieję, że wrócimy ponownie na playoffy z dobrze grającym zespołem i wtedy będziemy jeszcze bardziej mogli tą halę zapełniać, no bo naszą ambicją jest, żeby ta hala kiedyś się wypełniła do ostatniego miejsca na meczu Lotosu Trefla i głęboko wierzę, że to nastąpi już niedługo. Pewnie tak się stanie. Te hale trójmiejskie wypełniają się też bardzo szczelnie podczas meczów Atomu Trefla Sopot. Mamy tutaj na Pomorzu, w Trójmieście, dwie drużyny grające w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak Pan ocenia, tak króciutko, ten sezon toczący się wciąż w wykonaniu Atomówek? No ja się bardzo cieszę, Atom bardzo, bardzo dobrze sobie radzi, tak naprawdę ma bardzo silną tą czołówkę Orlen Ligi i cały czas jest w samym czubie i będzie walczył o Mistrzostwo Polski. Tak jak mówiłem, wszystko zacznie się tak naprawdę na nowo w playoffach. Również awans w Lidze Mistrzeń, wyjście z grupy, więc te wyniki są naprawdę, myślę, zadowalające i bardzo się z tego cieszymy. Tak? W ogóle jeśli chodzi o rozgrywki ligowe tutaj w Trójmieście, to tak naprawdę Trójmiasto jest największą aglomeracją, nazwijmy to, w Polsce, która ma zespoły w pierwszych ligach, tych najwyższych, tak? Czyli traktuję tutaj, że Plus Liga to jest pierwsza liga, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej, tak? Więc tutaj jest bardzo dużo tych dyscyplin. I trzeba się z tego cieszyć, bo kibice mają wybór i nic tylko dopingować. Na końcu jeszcze chciałem się spytać, jakie jeszcze dyscypliny w Trójmieście Pan śledzi, na jakich meczach może Pan bywa, skoro pracował Pan w Wiśle Kraków, to może pojawia się Pan czasem na meczach Lechii Gdańskiej, jak to wygląda? Znaczy staram się śledzić praktycznie wszystkie dyscypliny, a na Lechii się pojawiam i to dosyć często, staram się być na każdym meczu, chyba że mamy mecz wyjazdowy. Czasami się pojawię na piłce ręcznej, na żużlu, jak jest okazja, to z przyjemnością, więc generalnie głównie te gdańskie kluby dopinguję, trzymam za nich kciuki, no i staram się pojawiać. W tym sezonie planuję wybrać się również na mecz rugbystów, bo jeszcze nie miałem okazji, ale zamierzam to nadrobić.
To miejmy nadzieję, że ta gdańska drużyna, o której dzisiaj mówiliśmy najwięcej, czyli Lotos Trefl Gdański, jeszcze w tym sezonie przysporzy nam wielu emocji. Ja panu bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a państwa zachęcam do oglądania naszych poniedziałkowych programów sportowych. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję uprzejmie.